Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 14 lutego we wtorek. Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 10, wersety od 1 do 9. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Następnie Pan wyznaczył 70 innych talmidim i wysłał ich parami do każdego miasta i miejscowości, gdzie sam zamierzał się udać. Powiedział im: żniwo z pewnością jest wielkie, ale robotników mało. Dlatego błagajcie Pana żniwa, aby pośpieszył robotników, by gromadzili jego żniwo. Idźcie już, ale uważajcie. Posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie bierzcie trzosa ani torby podróżnej. Nie zatrzymujcie się też, aby szmłesować z ludźmi na drodze. Kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, powiedzcie najpierw temu domostwu: szalom. Jeśli znajduje się tam ktoś, kto pragnie szalomu, wasze szalom spocznie na nim. A jeśli takiego nie ma, powróci do was. Pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co podadzą, bo pracownik zasługuje na swą zapłatę. Nie przenoście się z domu do domu. Kiedy wejdziecie do jakiegoś miasta, gdzie przyjmą was życzliwie, jedzcie to, co przed wami postawią. Uzdrawiajcie tam chorych i mówcie im: Królestwo Boże jest blisko was. Kiedy jednak wejdziecie do miasta, gdzie nie przyjmą was życzliwie, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie: nawet pył z waszych miast, który przylgnął do naszych stóp, strząsamy na znak przeciwko wam. Lecz zrozumcie to: Królestwo Boże jest blisko. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, dzisiaj tych kilka wskazówek, które Pan Jezus daje, są tak bliskie naszemu sercu. Myślę głównie o tym słowie szalom, pokój, pokój wam. Szalom to było pozdrowienie, takie, które do dzisiaj zresztą, jeśli jesteście gdzieś tam w Ziemi Świętej, w Izraelu, można to usłyszeć na ulicach. Szalom, pokój z Tobą. To znaczy przekazuję Ci moją życzliwość. Przekazuję Ci też moje takie pozytywne ustosunkowanie się do Ciebie. Oczywiście można to rozwinąć o wiele innych cech, jak chociażby w tym największym wymiarze miłość. Szalom, pokój. I Pan Jezus mówi to do apostołów, do swoich talmidim, uczniów, aby przekazywali ten pokój, jego pokój, bo on im mówi: idźcie, a kiedy wejdziecie do jakiegoś domu, powiedzcie: pokój, pokój wam. Kiedy to jest mówione, pokój temu domowi? Myślę, że słyszeliście to już nieraz, szczególnie teraz w tym okresie, który już się powoli zakończył u nas w Polsce, okres odwiedzin duszpasterskich, potocznie zwanej kolędy. Tam kapłan wchodząc często mówi właśnie: pokój temu domowi. Odpowiadamy i wszystkim jego mieszkańcom. Niektórzy mówią: i temu, który przybywa. Też tak można. Pokój wam, no i odpowiedź wam również, tobie również. Moi drodzy, pokój Chrystusa jest dzisiaj bardzo ważny. W tylu miejscach tak bardzo jaskrawo widać brak tego pokoju. Nie myślę tylko o wojnie w Ukrainie, ale po prostu o wielu, wielu miastach, miasteczkach, sąsiedztwach, w których brakuje pokoju. Dlatego Chrystus przynosi nam pokój. Chrystus chce zaprowadzić nie taki pokój, taką umowną zgodę, że siebie nawzajem nie czepiamy i to będzie taki pokój. Czyli nie mieszaj się do moich spraw, ja się nie będę mieszał do twoich spraw i to jest ten pokój. To nie jest pokój. Bo prędzej czy później taki pokój
zostanie zniszczony, zburzony. No to tak jak właśnie granice państw, które siebie wzajemnie tolerują, ale jakże właśnie dzisiaj widać, jak łatwo można te granice przestawić, a wtedy już nie ma między nami pokoju. Albo po prostu dziwimy się czasami, jak można wprowadzać pewien niepokój w krajach, w różnych krajach, przez to, co się mówi, jak prowadzi się pewną politykę i tak dalej. Więc pokój Chrystusa jest zupełnie czymś innym. On jest darem od wewnątrz. On jest darem, który wbrew temu, co się dzieje na świecie, wbrew temu, co się dzieje za oknem naszego domu, my mamy, a nawet wbrew temu, co się dzieje w domu, w samym środku, my mamy, możemy, i tego pragnie Jezus, w sobie utrzymać ten pokój, mieć w sobie Jego pokój jako dar. Moi kochani, bardzo ważne jest to, co Pan Jezus też powiedział, co oprócz pokoju, czym my mamy żyć, czyli jakie słowo mamy w sobie pielęgnować, zachować, nie dać sobie tego słowa wykraść albo zapomnieć o tym. Jezus powiedział, kiedy tam będziecie, w tych miastach, miasteczkach, gdzie was przyjmą, to uzdrawiajcie chorych, ale mówcie im, Królestwo Boże jest blisko was. Królestwo Boże jest blisko was. Pokój, który otrzymujemy od Boga, jest nierozerwalnie złączony z Królestwem Bożym. Czyli z pewną taką jakby wizją, ale nie tylko wizją, że ktoś ma jakąś wizję szklanych domów, tylko pewną wizją, bardzo realną, rzeczywistą wizją, dokąd my zmierzamy. To właśnie jest Królestwo Boże. To Królestwo Boże, które już jest tutaj w nas, jest pośród nas. Dlatego Chrystus mówi, zachowajcie ten pokój ze względu na Królestwo Boże. To znaczy, cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek ludzie by nie podejmowali decyzji, tych bardzo takich prostych, zwyczajnych, które nas dotykają, jak w naszej rodzinie, w naszym domu, czy tych, które nas najbardziej dotykają, to są właśnie tych najbliższych osób, są dzieci, wnuki, współmałżonkowie, czy my we wspólnotach, to jest współbrat, czy przełożony, ale też tych geopolitycznych, czyli tych, które zapadają na jakichś wysokich szczeblach i nam się wydaje, że tak już po prostu będzie. Albo że to, co oni decydują, że to prowadzi już tylko do jednego. No nie. Jeśli Królestwo Boże jest pośród nas, to znaczy, że jest też Król, który jest pośród nas. Król, który ma realną władzę. Tym jest właśnie Jezus Chrystus. Tym jest ten, który wysyła swoich robotników na żniwo, które jest tak wielkie, powiedział to Jezus w tych pierwszych zdaniach, że żniwo jest wielkie, robotników mało, błagajcie Pana żniwa, żeby pośpieszył robotników, by gromadzili Jego żniwo. By gromadzili Jego żniwo. To znaczy, by właśnie jak najwięcej czynić ludzi, którzy uwierzą w to, że tym światem nie rządzą politycy. Tym światem nie rządzi nawet ten, kto jest mi najbliżej serca. Że nie może moje serce, moje emocje nie mogą być targane tym, co ktoś zrobi, co ktoś powie, co się dzieje w wiadomościach telewizyjnych. Moje serce ma być całkowicie zatopione w pokoju, bo ten, który mi ten pokój gwarantuje, jest Królem Wszechświata. A On jest blisko, On jest tu, we mnie, przy mnie. On jest bliżej niż najbliższa osoba. I to jest mój Król, Jego Królestwo. Dlatego właśnie Pan Jezus mówi, tak, pokój, ale ten pokój nie taki umowny, jak my go często rozumiemy, pomiędzy właśnie narodami, o, że jest pokój, to znaczy brak wojny. Nie, tylko pokój, który wypływa z Królestwa mojego Pana, który jest blisko mnie. I tego pokoju właśnie, takiego pokoju pragniemy i taki pokój ogłaszamy jako kapłani, jako misjonarze. Taki pokój właśnie ogłaszam wam również teraz na tej naszej krótkiej lekcji, którą Jezus do nas mówi przez Ewangelię, przez Jego Słowo. No i kończąc jednym zdaniem, proście Pana żniwa, proście Boga, żeby wyprawił robotników, to znaczy właśnie kapłanów, misjonarzy, ale też i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy będą chcieli ogłaszać pokój temu domowi, temu kraju, krajowi,
temu środowisku, które jest przy mnie, bo ludzie tęsknią i łakną pokoju wypływającego z Królestwa Bożego, z tego Króla, który rządzi. Proście Pana żniwa, proście Go o to. Nie tylko prośmy o taki pokój, który jest zgodą między narodami, brakiem wojny, ale jeszcze bardziej o ten pokój naszych serc, domów, rodzin. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wszystkim pięknego, błogosławionego dnia. Ta miłość, którą dzisiaj tak na wszystkie sposoby się odmienia, czy będzie odmieniać, w te tak zwane walentynki, Dniu Świętego Walentego, nie zapominajmy, to jest święty. Ta miłość też ma jedno, jedyne swoje źródło, jeśli jest oczywiście prawdziwą miłością. Tym źródłem jest Jezus Chrystus, a nie serduszka, lizaczki, miśki, piosenki, tylko Jezus Chrystus. Dlatego życzę wam miłości zatopionej w Jezusie Chrystusie. Z Panem Bogiem i do jutra, oczywiście, jeśli Bóg da, szczęść Boże.